Siemaneczko, witam serdecznie. Dzisiaj jest taki dzionek, że nie wiem, czy widzicie moją żonę. Jestem jej dzisiaj prywatnym kierowcą, bo jedziemy taksówką. Jedziemy taksówką, dlatego że muszę zmienić w niej opony, ponieważ ona już bardzo długo stała. Także dzisiaj taki... No dzisiaj musimy się zająć po prostu taksówką, troszeczkę doprowadzić ją do porządku. No i być może śmigniemy na jakiś kursik sobie po Gdańsku. Zobaczymy, co na Gdańsku słychać. Na razie plan jest taki, że musimy zawieźć żonę. To nie widać się za bardzo przez pleksę. Musimy zawieźć żonę na zakupy, oczywiście. A Maciej pojedzie jeszcze do domu, muszę się wrócić po opony. Bo w ogóle miałem sobie pojechać dzisiaj na taksóweczkę, zobaczyć, co się dzieje na Gdańsku, ale zapomniałem, że mam zimowe opony i muszę teraz jechać wymienić opony. Znaczy tak, zawieźć żonę do sklepu, na sklepy, na zakupy. Wrócić się muszę do domu po letnie opony i muszę jechać zmienić na letnie opony. A później ewentualnie, jeśli zostanie trochę czasu, to przejedziemy się po Gdańsku. Dzisiaj rano sobie wstałem i pomyślałem sobie, kurczę, może bym nagrał jakiś odcinek o taksówce, nie? Ale mówię, na suchara nie będę jechał. Zobaczę, co tam jest na aplikacji, bo ja generalnie zazwyczaj jeżdżę taksówką, jak są jakieś bonusy do zgarnięcia. Wiecie, szybka kasa, łatwa kasa i w ogóle, nie? Ostatnio był bonus chyba 200 zł za 20 przejazdów. No to mówię, zrobię sobie to w 2 dni. No i w 2 dni zarobiłem 600 zł. Tak na spokojnie, nie? Tak na kilka godzinek wyskoczyłem, chyba na 3-4 godziny dziennie i zarobiłem 600 zł w 2 dni. I dzisiaj tak mówię, dobra, nagram ten odcinek o taksówce, może polatam trochę na taksówce. I odpalam jedną aplikację, bo mam dwie aplikacje. Mam aplikację Ubera i mam aplikację Freenow, gdzie mam taksówkę postawioną. I oklejoną też na korporację. No i tak sobie odpalam, patrzę na Freenale, nic nie ma, żadnych bonusów, ale odpalam Uber, patrzę, że jest bonus za trzy przejazdy 300 zł, nie? No to mówię, dobra, no to odpalam. No i pojechałem o godzinie 10, 2 godziny, zrobiłem takie 3 liście. Można powiedzieć, że po 10 zł, bo tam wyszło za 3 kursy 35 zł, nie? Więc Uber to się nie opłaca na tym jeździć, dlatego trzymam go tylko ze względu na jakieś bonusy, jakieś promocje dla kierowców. No i zrobiłem te 3 kursy w 2 godziny 35 zł, nie? Nawet niecałe 2 godziny. No i wpadło mi na konto 335 zł. No i teraz pojechałem do Sopotu i mówię, kurczę, wezmę sobie, stanę tutaj chwilę na postoju. Zobaczę, może coś z postoju bym wziął, czy coś. No ale jak nic nie będzie, to może walnę jeszcze ze dwa kursiki na Freenowku i lecę w chatę. O, jakiś tutaj taksówka się ustawia za mną. No, także szybka kasa dzisiaj, elegancko, fajnie. 330 zł. No i dzisiaj też będzie to fajny moment, żeby powiedzieć wam coś o tej taksówce. No, przedstawiam go dzisiaj jeszcze raz, bo przedstawiałem go w odcinku, że zarabiam na taksi, ale myślę, że można zrobić jeszcze jeden odcinek w tym temacie. To jest Ford Mondeo z 2011 roku i ma on dla mnie wartość nie tyle materialną, co sentymentalną. Wy na pewno też dobrze znacie ten samochód, bo jest to samochód, który służył mi przy początkach mojej działalności i tak naprawdę zrobił dla mnie w tym czasie najwięcej, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jeździliśmy tym samochodem z Przemasem na zmiany do Niemiec. Głównie był to Berlin, ale zdarzały się też dłuższe trasy, latał też do Hanoweru,
Były przypadki, że leciał do Drezna na przykład, więc naprawdę zrobił dla mnie bardzo dobrą robotę. I szczerze mówiąc, szkoda mi było go sprzedać, bo jest to naprawdę niezawodny samochód i mam go już od 5 lat i przez 5 lat nigdy mnie nie zawiódł i przez 5 lat naprawdę nie włożyłem w niego dużo pieniędzy i mogę z czystym sumieniem polecić ten model Mondeo MK4 po lifcie z 2011 roku. Ja mam go w dwulitrowym dieslu. Nie ma on jakichś takich nie wiadomo jakich opcji, ponieważ jest to, można powiedzieć, że podstawa i poza w standardzie, poza LED-owymi lampami z tyłu, to wszystko, co z takich bogatszych opcji w nim jest, no i klimatyzacja, tak. Kiedy zakupiłem sobie właśnie Kiję, którą oglądaliście kilka odcinków wstecz, to na początku chciałem go sprzedać, ale później mówię, kurde, tak mi szkoda jest tego samochodu, że zostawiłem sobie go. Kiedyś latałem na Uberze i jak sobie zostawiłem ten samochód, to sobie pomyślałem, że kurde, zalegalizuję to jako pełnoprawną taksówkę i tak też zrobiłem. I teraz najdroższą opcją w tym samochodzie to jest kasotaksometr Novitius E, za który dałem chyba 2800 zł, no i terminal płatniczy. No to są chyba dwie opcje, które są naprawdę jakieś wartościowe w tym samochodzie. 315 tysięcy i nigdy nie stanął po drodze. Właściwie z takich poważniejszych rzeczy, które robiłem, to była wymiana świecy żarowej w DPF-ie. Wymieniłem też komplet hamulców i tak poza tym tylko zmieniam oleje, filtry i regularnie serwisuję klimatyzację. Tak nic kompletnie się z tym samochodem nie dzieje. Ostatnio był tak intensywny czas, że ten samochód mi stał po 2 miesiące. I tylko kiedy przyjeżdżałem, to go przepalałem, robiłem karniaka po mieście, myłem i odstawiałem z powrotem na parking. Ale właśnie jak są takie sytuacje jak dzisiaj, gdzie jest taki szybki pieniądz do zarobienia, to palę maszynę i lecę na miasto. Ale też nie tylko w takich sytuacjach, ponieważ nieraz mam tak po prostu ochotę polatać sobie po mieście i w ogóle lubię pracę z ludźmi, dlatego też taksa. Nie wiem czemu, nie wiem co w tym widzę fajnego, ale latam sobie czasami. Ten samochód gdzieś tam wykorzystuję do prowadzenia swojej działalności, to jeszcze on potrafi sam na siebie zarobić. Ciężko jest mi sprzedać ten samochód, bo mam z niego niesłychaną frajdę. Teraz akurat jestem na takim etapie, że coraz mniej mam czasu, żeby polatać. Do tego samochodu miałem wiele planów, dużo rzeczy chciałem z nim zrobić, ale no nie mam na to czasu wszystko. W ogóle czego ja nie planowałem, zawsze planowałem dużo i często nic z tego nie wychodziło. Pasuje mi ten samochód dlatego, że mogę w nim przewieźć koło od ciężarówki bez w ogóle najmniejszego problemu i spokojnie sobie jeszcze zamykam roletę z tyłu i wrzucam koło od naczepy, więc jest to bardzo pojemny samochód i często pomaga mi właśnie w takich rzeczach. Także oprócz tego, że jest taksówką, to jeszcze jest ostro wykorzystywany do naszej działalności gospodarczej. Generalnie tym samochodem jeżdżę w Freenale, ale mam właśnie, tak jak Wam mówiłem, tą aplikację Ubera i tutaj mamy ukończone przejazdy dzisiaj 3, zarobione 330, no prawie 5 zł, tak? Mam jeszcze aplikację Freenow Driver. Możemy przejść do dzisiejszych kursów i dzisiaj jeszcze 18 zł 96 groszy, jeden kurs zrobiłem za 18 zł, czyli dzisiaj te 300 zł spokojnie na czysto zrobiłem, nie? Tak jak Wam wspomniałem, mam tutaj kasotaksometr Novitius E polskiej produkcji z dotykowym wyświetlaczem. To był najdroższy sprzęt, bo dałem za niego 3000 zł, prawie 2800, nie? Mam jeszcze terminal do przyjmowania płatności bezgotówkowych, także jest to w pełni wyposażona taksówka. No i widać już po nim, że już jest troszeczkę zużyty, gałka do zmiany biegów już jest styrana. Kierownicę trzeba było dać do przycia. No tutaj jeszcze jest w porządku, ale jak polecimy sobie do góry, no to już widać, że jest styrana. Ale powiem Wam, że nie ma jakiejś takiej dużej tragedii, jak na 315 tysięcy to jest oryginalny przebieg. Ja go kupiłem, jak on miał 200 chyba 10 tysięcy kilometrów przejechane, powiem Wam. I do 200 tysięcy był serwisowany w ASO. Niezawodny, cichy i bardzo komfortowy. Jeśli chodzi o tył, jak na taksówkę, ma bardzo dużo, słuchajcie, miejsca.
Jest też zamontowana Plexi, którą sobie sam zrobiłem, a to jest wymóg po prostu korporacji. Tu jest za zagłówki przymocowane i tam gdzieś do fotela jest jeszcze przymocowane. Już mi wyblak cednik trochę, bo jest on przymocowany cały czas na szybie. 2,40 za kilometr, 8 zł na start w pierwszej taryfie, więc... Z takich jeszcze bogatszych opcji to ramki TSNO mam w nim zamontowane. I całkiem spory bagażnik, w którym teraz wożę swój plecak ze sprzętem do montowania. Mam jeszcze taki kogut zapasowy. O, on mi się bardzo podoba trochę. Czasami na nim sobie śmigam, bo jestem spoko.